stoję tutaj i nie przygotowywałam się do tego, żeby tutaj mówić cokolwiek. Nie przygotowywałam sobie tekstów, nie uczyłam się tego na pamięć. Nie mówię o Bogu z kartki, bo znam Boga na co dzień, znam Boga tak, że nie muszę udawać czegoś, nie muszę wam pokazywać, że zależy mi na czymkolwiek oprócz Niego. Wiecie co? Ja poznałam Boga 1,5 roku temu. 1,5 roku temu chciałam się zabić. Mam 23 lata, a przeżyłam więcej niż jeden starszy ode mnie człowiek. Okropnie cierpiałam. Nie chciałam się budzić, żeby nie być świadoma tego, jak się czuję. Myślałam, że nigdy nie będę w stanie żyć w tym świecie okropnym. I nie szukałam Jezusa. Nie szukałam Jezusa, bo myślałam, że On jest taki jak te zwłoki na tym krzyżu w kościele katolickim, przez którymi się kazali ludzie smucić. A już miałam wystarczająco problemów na głowie. I jak słuchałam tej muzyki w tym kościele, to na ze mnie siły wyssała. I wiecie co? Bóg do mnie przeprowadził ludzi, którzy mi powiedzieli o tym, że Jezus mnie może uzdrowić. Miałam niewyleczalną chorobę krążenia. Krew mi nie dopływała do kończyn. Miałam do końca życia brać leki 2 razy dziennie, rano i wieczorem, żeby mniej cierpieć. Nikt nie wiedział, co mi jest. Chodziłam od lekarza do lekarza. Czułam się, jakbym miała 80 lat. I w najgorszym momencie ci ludzie powiedzieli mi o tym, że Jezus nie może uzdrowić, a ja byłam tak zdesperowana i szukałam pomocy wszędzie, wiecie? Chodziłam na psychoterapię drogą do dobrej psychoterapeutki i to nic nie dało, było jeszcze gorzej. I ja stwierdziłam, że nie mam nic do stracenia, że zgodzę się, żeby się o mnie pomodlili. Jakkolwiek absurdalne mi się to wydawało. Ja po prostu myślałam sobie, co oni w ogóle gadają? Jaki Jezus? Jaki kurde Jezus? Gdzieś jest, stworzył te piękne rośliny, te piękne zwierzęta, pięknych ludzi na całym świecie, tak innych od siebie, a mnie ma gdzieś i widzi, jak cierpię. Ci ludzie pomodlili się o mnie. A ja stwierdziłam, że spróbuję. Mimo, że od pół roku byłam zawziętą buddystką, która propagowała ten buddyzm, była nim zachwycona. Sama siebie oszukiwałam, że to jest sens mojego życia, że tam odnajdę szczęście. Wiecie co, poszłam do tych ludzi i zobaczyłam tych ludzi i zobaczyłam, jak ci ludzie uwielbiają Boga. I śpiewałam do Jezusa z taką radością w sobie i takim nieudawanym szczęściem i z taką szczerością, której ja nigdzie nie widziałam. I chciałam tak jak oni. Ja widziałam życie w nich. Ja widziałam w nich coś zupełnie innego niż wszystko. I stwierdziłam, Jezus, ja chcę Jemu uwierzyć. Ja chcę, żebyś mi pomógł, bo ja potrzebuję czyjejś pomocy, a już nikt nie był w stanie mi pomóc. I Jezus mi pomógł, wiecie? Tylko dzięki Niemu tutaj stoję dzisiaj. Jestem Mu coraz bardziej wdzięczna z każdym dniem, bo coraz bardziej Go poznaję. I On coraz bardziej jest realny w moim życiu. Im ja bardziej na Niego prę, tym moje życie jest szczęśliwsze z dnia na dzień. Tym jest mi łatwiej, tym dzieją się lepsze rzeczy. I ja sobie nie wyobrażam, żeby było inaczej. Bez Jezusa byłam nikim. Bez Jezusa nie byłam w stanie pracować. Bałam się pracy, bałam się ludzi na ulicy. A teraz się cieszę, że was jest tak tutaj dużo, że możecie usłyszeć o Jezusie. I powiem wam, że jestem wielką szczęściarą, że jestem tak młoda. I znam prawdę. Nie noszę wielkiego krzyża na cyckach. Ja mam ten krzyż w sercu i ja wiem, co na tym krzyżu się stało. Ja tylko dzięki temu krzyżowi zostałam uzdrowiona z okropnej nerwicy lękowej. Żadne psychotropy mi nie pomagały. Myślałam, że skończę w psychiatryku. Ja tylko dzięki temu krzyżowi wzięłam od Boga miłość, której nigdy nie dostałam od moich rodziców. I ona mnie wyleczyła. I ja teraz umiem kochać innych ludzi i umiem wybaczać ludziom. To są cuda. Nie masz nic do stracenia, powiem ci, bo bez Jezusa nie masz nic. Możesz tylko zyskać. I to nie są przelewki. Jeśli w ogóle masz jakiekolwiek zainteresowanie tym, o co w ogóle chodzi z tym Jezusem. Chodzisz do tego kościoła katolickiego i w ogóle nie czaisz, o co chodzi. Ja zawsze się czułam bardzo inna, wiecie? Czułam się w ogóle dziwolągiem. Czułam się tak bardzo inna niż wszyscy. Jak próbowałam być taka jak inni, bo nie umiałam się postawić i być sobą, to w ogóle czułam, że cierpię. Że mnie kręci to wszystko, co ten świat oferuje. Jeśli ty tak też masz, to jesteś człowiekiem pokoju. Jesteś człowiekiem, który przyjdzie do Jezusa prędzej czy później. I możesz przyjść do Niego w tej chwili. I doświadczyć Jego ogromnej miłości, która nie jest wyimaginowana. Amen.